Nie? Dobrze, to jeszcze raz. Szanowni Państwo, gościmy w naszym gronie dr Lidię Krzypowską, badaczkę i wykładowczynię Katedry Literatury Staropolskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, której głównym obszarem badawczym jest sermonistyka obszaru polskiego, można powiedzieć, to znaczy jak widać niekoniecznie autorów polskich, natomiast tych, którzy na naszych ziemiach w średniowieczu, co jest ważne, działali. Pani Lidia Grzybowska opublikowała cenną monografię Kazania de Tempore i de Sanctis Mikołaja Zgłonia, zarys monografii, która rzeczywiście wypełnia ogromną lukę badawczą tak odnośnie autora, jak i w ogóle opracowań kazań średniowiecznych na naszych terenach. A dalszym dowodem jej zainteresowań naukowych są ostatnie publikacje, a mianowicie skąd wziął się w Krakowie traktat Franciszka Eiximenisa Ars Predicandi Populo oraz Łos Mikołaj o Błonie, a supporter of conciliarism. Tak, dziękuję. Lidia interesuje się również konciliaryzmem i eklezjologią w średniowieczu i szeroko pojętą historią literatury średniowiecznej oraz teorią literatury i retoryką. Trzeba również dodać bardzo ważną informację, że obecnie jest kierowniczką grantu NTRH, którego celem jest przetłumaczenie Karmina Burana na język polski. To jest też wielkie dzieło, na którego wyniki wszyscy, myślę, czekamy. A dzisiaj przedstawi nam referat pod tytułem Katalojski teolog Marek Bonfili i jego krakowskie kazania maryjne, stan i perspektywy badań. I ja osobiście czekam z wielką niecierpliwością, żeby wysłuchać tej prezentacji. Oddaję głos pani doktor Grzybowskiej. Bardzo dziękuję pani doktor. Bardzo pięknie dziękuję państwu tu zgromadzonym i osobom przed ekranami, które również zechciały uczestniczyć w tym dzisiejszym spotkaniu. Dziękuję za możliwość zaprezentowania wyników takich bardzo wstępnych badań oraz zakreślenia pewnej perspektywy na najbliższe, no myślę, kilka lat badań nad twórczością kaznodziejską i w ogóle życiem i twórczością bardzo interesującej i złożonej, a jednocześnie, proszę, muszę tutaj coś wyłączyć, jednocześnie bardzo tajemniczej mimo wszystko postaci, jaką jest Marek Bonifili. Moje wystąpienie nosi tytuł Kataloński teolog Marek Bonifili, zmarły w 1453 roku, jego krakowskie kazania maryjne. I tutaj właśnie chciałabym zakreślić główne obszary mojego wystąpienia. Mianowicie chciałabym dzisiaj powiedzieć trochę o jego elementach biografii, które udało mi się jeszcze do tej pory zrekonstruować. To nie jest stan pełny, to nie jest nawet stan, powiedziałabym, satysfakcjonujący. To dopiero są pewne elementy dużo szerszej układanki. Chciałabym też nadmienić pewne informacje, wskazać na pewne informacje związane z jego relacjami z polskim tutaj środowiskiem intelektualnym, które były wielopłaszczyznowe. I na koniec mojego wystąpienia właśnie chciałabym, albo w drugiej części, czy w trzeciej części wystąpienia chciałabym powiedzieć coś więcej na temat twórczości kaznodziejskiej Marka Bonifiliego, która jest twórczością no, w zasadzie nieprzebadaną. Mamy do tej pory bardzo mało opracowań dotyczących właśnie samego Marka. Tutaj na samym dole prezentacji wypunktowałam takich kilka opracowań, które mogą być punktem wyjścia. Nie, oczywiście nie umieściłam wszystkich, natomiast to, o czym, to skąd możemy czerpać informacje dotyczące Marka samego, to są przede wszystkim opracowania dotyczące Soboru Bazylejskiego, ponieważ Bonifili był czynnym członkiem, uczestnikiem tego soboru, a jednocześnie w latach 1440-1447 był posłem i ambasadorem soboru w Polsce i przez moment w Czechach. Natomiast jego dalszą karierą w takim ograniczonym stopniu, to znaczy kontaktach z Polakami, kiedy przebywał już w Rzymie pod koniec życia. Nie uwzględniłam tego tutaj na prezentacji. Mamy w jednej z najnowszych publikacji w książce doktora Adama Zapały
poświęconym właśnie relacjom z Polaków i Litwinów z Kurią Rzymską. To jest też takie bardzo ważne tutaj studium pokazujące właśnie tę działalność Marka, między innymi oczywiście działalność Marka w Rzymie na rzecz Polaków. Natomiast jeśli chodzi o badania na przykład anglojęzyczne czy katalońskojęzyczne, bo przecież mamy do czynienia z autorem pochodzącym z Katalonii, tutaj ta literatura jest bardzo skromna. Mamy dosłownie takie jakby... Znaczy nawet nie mamy żadnego opracowania słownikowego, biograficznego jego życia. Mamy dosłownie tak jakby informacje na przykład szczątkowe dotyczące jego rękopisów, które się znajdują w różnych bibliotekach. To są bardzo, bardzo ograniczone. U Kristelera, prawda, mamy takie informacje, ale mamy też właśnie w opracowaniach katalońskojęzycznych, jak choćby u Mia Yonggi czy Oriola Catalana Casanovy. Przy czym Oriol Catalan Casanova, tutaj muszę podkreślić, bardzo dużo mu też zawdzięczam, jeśli chodzi o kwestie związane z jednym z rękopisów Marka Bonifiliego, jest autorem edycji dwóch kazań dwujęzycznych, to znaczy polsko-katalońskich, które znajdują się w rękopisie, znajdują się też kazania Marka. O tym będę mówiła trochę szerzej. Natomiast rzeczywiście to jest jeden z tych licznych badaczy, którzy trochę, odrobinę więcej poświęcili czasu i uwagi Markowi jako kaznodziei. Przechodząc zatem do pierwszej części, chciałam tak wejść najpierw w sam środek opowieści o Marku. Mianowicie źródeł do poznania jego biografii jest całkiem sporo. To znaczy mamy bardzo, bardzo dużo źródeł i wydanych, drukowanych, ale też oczywiście ciągle jeszcze w rękopisach związanych z Soborem Bazylejskim. Tego jest naprawdę przytłaczająca liczba. Mamy też sporo przeróżnych opracowań związanych z znaczy takich źródeł, prawda, wydawanych, związanych z listami, prawda, korespondencją szeroko prowadzoną i tak dalej. Ja przede wszystkim, rekonstruując tutaj sobie te fragmenty biografii Marka Bonifiliego, korzystałam ze źródeł właśnie bazylejskich, polskich, trochę czeskich, w bardzo niewielkim stopniu katalońskich i rzymskich. Mamy bardzo, bardzo interesującym źródłem do poznania może nie tyle biografii czy szczegółów biograficznych Marka, ale tak naprawdę jako pewnych relacji personalnych są listy Eneasza Sylwiusza Piccolominiego. Pozwoliłam sobie tutaj, no tak trochę może niezbyt w dobry sposób przekleić po prostu fragmenty dwóch listów z opracowania Rudolfa Volkana, dwóch listów kierowanych do Juana de Segovii i do Giovanniego Perogallo, dwóch koncyliarystów zaangażowanych w sprawy soboru, listów kierowanych właśnie przez Eneasza Sylwiusza Piccolominiego po śmierci Aleksandra Mazowieckiego, która nastąpiła na początku czerwca 1444 roku. No z tych listów dowiadujemy się bardzo ciekawych informacji dotyczących przede wszystkim okoliczności śmierci Aleksandra Mazowieckiego, który był biskupem trydenckim, prawda, jak wiadomo, był pseudokardynałem obediencji tej bazylejskiej i patriarchą Akwilei. I to jest taka informacja dotycząca ostatnich dni Aleksandra Mazowieckiego, ale jednocześnie mamy informację o tym, kto pływał przy łożu śmierci pseudokardynała i co się działo po śmierci, zaraz po śmierci kardynała. A okazuje się, że działy się bardzo interesujące wydarzenia. To znaczy przy łożu śmierci Aleksandra czuwał zarówno Eneasz Sylwiusz Piccolomini, czuwali Polacy, tutaj nie są wymienieni z nazwiska, cóż to byli za Polacy, natomiast wiemy, że przecież Aleksander Mazowiecki był przede wszystkim no, otaczał się Polakami, nawet będąc, prawda, w Trydencie, co mu tam zarzucano później, prawda, za to, że otacza się tylko swoimi takimi poplecznikami.
Wiemy też, że czuwał przy łożu śmierci Wawrzyniec z Rotelli, który również był zaangażowany w sprawy Soboru Bazylejskiego, i Marek Bonifili. Więc wiemy już, że w czerwcu 1444 roku Marek znajduje się w Wiedniu. I zaraz po śmierci Aleksandra Mazowieckiego wybucha dość poważny konflikt, ponieważ jeśli wierzyć słowom Enasza Sylwiusza Piccolominiego, to Marek aranżuje, tak jakby architektem, aresztowania Wawrzyńca z Rotelli za długi, za pieniądze, za to, że Wawrzyniec z Rotelli nie rozliczył się z pieniędzy, które był dłużny Aleksandrowi, księciu Aleksandrowi. Oczywiście Eneasz ma ogromny żal, ponieważ przyjaźni się z Wawrzyńcem i postanawia zrobić wszystko, żeby uwolnić przyjaciela, a jednocześnie, jak to Piccolomini, postanawia również uzewnętrznić swój stosunek do Marka Bonifiliego. No i oczywiście z tego listu okazuje się, z tych dwóch listów, postać Marka rysuje się w bardzo nieciekawych barwach, prawda? Mamy tutaj przeróżne wyszukane inwektywy, które są kierowane w stronę Marka. Dowiadujemy się, że jest zdradziecki, że jest złoczyńcą, że jest złodziejem, że jest fałszywy, prawda? I tak dalej. Znaczy, no, nie chcę tutaj tego dokładnie streszczać. Natomiast czego również się dowiadujemy, zwłaszcza z tego pierwszego listu do kardynała Jana Segowi, dowiadujemy się, że Aleksander, na początku oczywiście nie wierząc w to, że umrze, bo uważał, że jest w bardzo dobrej formie, ale kiedy już zdał sobie sprawę z tego, że jego dni są policzone, jako że od 1443 roku był legatem pseudo papieża do Polski i w Wiedniu, prawda, na ten cały obszar tutaj, na ten cały teren, to postanowił tak jakby oddać swój urząd, przekazać swój urząd właśnie Markowi. I Eneasz jest tym oburzony, ponieważ mówi, że to jest wbrew prawu, to znaczy nie można stworzyć, legat nie może stworzyć legata, prawda? I natomiast Marek przyjmuje tę funkcję, i rzeczywiście udaje się później do Polski. I to jest ten jego najdłuższy pobyt, ponieważ pobytów Marka w Krakowie mamy aż trzy, co najmniej trzy, myślę, że w Polsce, trzeba by tak powiedzieć. Natomiast to, co jest jeszcze istotne, jeśli chodzi o ten list, to oprócz oczywiście różnych inwektyw i innych przykrych słów pod adresem Marka, Eneasz używa takich sformułowań pokazujących Marka przede wszystkim jako niezwykle sprawnego, skutecznego dyplomaty, człowieka, który jest odniósł niezwykły sukces, który się rozniósł na całą Europę, jeśli chodzi o poselstwo do Polski. Prawda? Mówi o tym, że on jest upojony tym sukcesem tego właśnie poselstwa do Polski z końca 1440 roku. Tu już mamy pewne zakreślone informacje dotyczące tej postaci. Tutaj jeszcze jest oczywiście ten fragment listu do Jana Peregallo. Natomiast co tak naprawdę możemy powiedzieć o Marku Bonifilim, oprócz tego, że w 1444 roku był w Wiedniu, prawda? I oprócz tego, że był posłem do Polski z ramienia Soboru Bazylejskiego. Tak naprawdę do 1432 roku jego biografia, szczegóły jego biograficzne są mi niestety na tym etapie kompletnie nieznane. Nie potrafię powiedzieć, kiedy się urodził, potrafię powiedzieć, gdzie się urodził, ponieważ mówi o tym sam w swoim wpisie na Uniwersytet Krakowski w 1446 roku, takim symbolicznym wpisie. Natomiast możemy tylko przypuszczać, że był absolwentem Uniwersytetu w Jeździe i tam zdobył najwyższy stopień uniwersytecki, ponieważ na większości dokumentów i kazań Marek przedstawia nam się jako profesor teologii. Tak więc wiemy, że osiągnął tutaj te szczyty uniwersyteckich stopni naukowych. Wiemy natomiast mniej więcej, kiedy umiera. Umiera w Rzymie. Umiera w Rzymie przed 19 października 1453 roku, ponieważ wtedy
mamy w dokumentach pierwsze prośby o rozpatrzenie beneficjów, które zostały, które ewakuują po jego śmierci. I właśnie zaznaczyłam tutaj taką, nie wiem, czy to dobrze widać, takie, może nie, to za dużo powiedziane, że to jest itinerarium, prawda, Marka, natomiast to są te miejsca, które udało mi się z pewnością zidentyfikować, że są związane bezpośrednio z jego biografią, prawda. On się rodzi właśnie w Castello d'Embúries w diecezji żirońskiej. Później właśnie jest ten jego obszar kataloński, prawda, czyli właśnie Barcelona, Lleida, Girona, tutaj wiemy, że przebywał, być może przebywał również na Sardynii i w Walencji, takie pierwsze tutaj pojawiają się dodatkowe informacje źródłowe jeszcze, które powinnam zweryfikować, natomiast pierwsza informacja rzeczywiście związana z jego biografią, taka pewna, oprócz oczywiście tego miejsca narodzin, jest to jest Perpignan, to jest klasztor karmelitów w Perpignan, ponieważ jak już tutaj widać na tym pierwszym fragmencie rękopisu, to jest rękopis, który wyszedł spod pióra Marka, on sam wspomina, że to kazanie, jedno z tych kazań wygłosił właśnie, jak widać, w kościele karmelitów właśnie w Perpignan w 1435 roku. W kazań jest, są dwa kazania w jego rękopisie z Barcelony, znaczy on jest teraz, rękopis znajduje się w bibliotece w Barcelonie, w Biblioteca de Catalunya. Natomiast to jest bardzo charakterystyczne w ogóle dla Marka, to znaczy jeżeli mamy jakikolwiek tekst, który wychodzi z jego, spod jego pióra, ale w sensie to jest jego rękopis, to on dość często będzie bardzo wyraźnie zaznaczał, kiedy wygłosił dane kazanie, gdzie i że to był on. I jeszcze będzie podawał swoje tytuły do tego naukowe. Widzimy dalej, że od 1438 roku przebywa w Bazylei. Do 1438 roku nie mamy żadnych śladów pobytu Marka w Bazylei. Natomiast kiedy jest już obecny, to najpierw znajdujemy jego ślady jako kaznodziei. On najpierw wygłasza dwa kazania w 1438 roku, praktycznie nie uczestnicząc w żadnych obradach, to znaczy nie widzimy go, jego działalności w protokołach, ale z czasem zaczyna się coraz bardziej angażować. W 1439 roku wygłasza kolejne kazanie w Bazylei, a następnie już właśnie w protokołach widzimy go jako osobę bardzo zaangażowaną zarówno w kwestię depozycji Eugeniusza IV, jak i też przede wszystkim w kwestię przyjęcia dogmatu o niepokalanym poczęciu Najświętszej Marii Panny. To jego zaangażowanie przynosi taki efekt, że po tym, kiedy wybrano nowego papieża, antypapieża, prawda, i kiedy oficjalnie dokonano schizmy, Marek jest jednym z takich bardziej reprezentatywnych, prominentnych przedstawicieli na Soborze, oczywiście nacji hiszpańskiej, angażuje się przede wszystkim w prace związane z reformą Kościoła, prawda, w ten deputat do spraw reformy. No i zostaje oczywiście wysłany do Polski i do Czech jako poseł. To jest decyzja z września 1440 roku i Marek wraz z Zierzławem z Bożymowa, wraz ze Stanisławem Sobniowskim i rycerzem Wilhelmem udają się w podróż do Polski. Oczywiście najpierw przybywają, no właśnie nie do Gniezna, prawda, tylko najpierw chcą się udać do Poznania, do biskupa Andrzeja Zbnina, który nie chce niestety ich przyjąć, mówi, że nie będzie sympatyzował z koncyliarystami, natomiast u prymasa Wincentego Kota spotykają się z bardzo ciepłym przyjęciem i pod koniec 1440 roku przybywają do Krakowa. I to jest ten pierwszy pobyt Marka w Polsce, który trwa aż do okresu synodu w Łęczycy, prawda? I po synodzie w Łęczycy Marek przybywa do Bazylei i tam przywozi przede wszystkim traktat, prawda? Ten słynny traktat związany ze stanowiskiem uniwersyteckim dotyczącym koncyliaryzmu. Ten traktat zredagowany przez Tomasza Strzępińskiego.
Później znowu angażuje się przez kilka miesięcy w pracę Soboru Bazylejskiego, a potem znów przybywa do Polski, przywozi kapelusze kardynalskie dla Wincentego Kota i Zbigniewa Oleśnickiego, a potem wraz z Janem Elgotem i Jakubem z Szatka znowu w 1442 roku przebywa w Bazylei. Jest to pierwsza podróż z Janem Elgotem, ale nie ostatnia. Jeszcze w jedną podróż udadzą się razem kilka lat później. Następnie widzimy, prawda, tutaj Marka w Lozannie, kiedy tam przenosi się Felix V, już skłócony całkowicie z Soborem Bazylejskim, przenosi się do Lozanny i Marek głosi kazanie w Lozannie. Później właśnie widzimy go w Wiedniu, później widzimy go w Ołomuńcu we wrześniu 1444 roku, gdzie dochodzi do bardzo dramatycznego konfliktu z Hieronimem Vogelsangiem, który był prepozytem ołomunieckim i który był jednocześnie też zwolennikiem oczywiście konsularyzmu i też był wysłany jako poseł Soboru już w sprawach czeskich. Natomiast tam się dzieją sceny dramatyczne, łącznie ze spoliczkowaniem Bonifiliego i straszliwymi inwektywami. Jak widzimy, Marek budził skrajne emocje, nie tylko w Piconominim, ale też i w innych osobach. Następnie widzimy go znowu w Krakowie, zajmując się tutaj pewnymi sprawami takimi lokalnymi, do których został skierowany przez pseudokardynała Bernarda de la Plancha. Ale widzimy go też zaangażowanego cały czas w sprawy Soboru. Na przykład w 1447 roku jeszcze posłuje do Kazimierza Jagiellończyka, do nowo wybranego króla i jeszcze wtedy prosi o to, żeby złożył tutaj oficjalną obiedzencję właśnie Soborowi, co jak wiadomo nie następuje. I przez kilka lat Marek przebywa w Krakowie i w okolicach. Na przykład widzimy go w Radłowie, kiedy razem ze Zbigniewem Oleśnickim i Janem z Dąbrówki są po prostu sygnatariuszami jakiegoś dokumentu właśnie jeszcze wtedy biskupa, tak, krakowskiego. Widzimy go też, że jest świadkiem na dokumencie Rafała ze Skawiny. Ma takie tutaj pewne swoje obszary działalności. No i przede wszystkim też bardzo blisko jest związany ze środowiskiem przede wszystkim uniwersyteckim. To widzimy w bardzo różnych obszarach, o których za chwilkę powiem, natomiast to, co jest ważne, to jest właśnie ten wpis z 1446 roku, wpis na Uniwersytet Krakowski. Tutaj dowiadujemy się wielu szczegółów dotyczących pochodzenia Marka, a jednocześnie jest to taki pierwszy wpis otwierający ten semestr letni. Tam drugi wpis to jest wpis Jana z Inowrocławia, który był również zaangażowany w pracę Soboru Bazylejskiego, a rektorem wówczas na Uniwersytecie Krakowskim jest Stanisław Sobniowa, więc te wszystkie nazwiska gdzieś nam się tutaj cały czas pojawiają i łączą ze sobą. Oczywiście nie jest tajemnicą, jest to bardzo dobrze zbadane, że całe praktycznie środowisko uniwersyteckie sprzyja koncyliaryzmowi, jest bardzo mocno zaangażowane i tak naprawdę jako ostatni bastion koncyliaryzmu będzie jeszcze trwać przy swoich tych sympatiach, nawet kiedy już Uniwersytet Paryski, prawda, się całkowicie tutaj kapituluje. Natomiast właśnie od 1447 roku mniej więcej Marek, przynajmniej to, co nam mówią źródła, dostaje kilka różnych tutaj pomniejszych, to nie są jakieś bardzo reprezentatywne, ale prebendy, beneficja, zaczyna gromadzić tutaj różne interesujące funkcje, prawda? Tutaj to wypunktowałam, to co udało mi się zrekonstruować, prawda? Jest to kilka tych prebend, które są dla niego jakimś takim stałym źródłem utrzymania, prawda? I o które właśnie będą później wnioskowali po jego śmierci inni duchowni. Natomiast o relacjach z polskim środowiskiem intelektualnym bardzo dużo mówią nam listy. Mówią nam listy Oleśnickiego, Elgota, Długosza, mówią nam listy nawet właśnie Piccolominiego, który też donosi o tej słynnej wyprawie do Ziemi Świętej i mówi o tym, że właśnie na dworze cesarskim zjawili się Długosz, Elgot i Marek Bonifili, których tak nazywa, prawda, grzecznie tam, że są wspaniali, prawda? Natomiast widzimy też, że oczywiście ja nie wymieniłam tutaj tych wszystkich listów, z których jawi nam się bardzo zniuansowany obraz Marka, który się angażuje w bardzo wiele tutaj prac, bardzo wiele też i takich
wymagające dyplomacji spraw, ponieważ na przykład Tomarek jest proponowany jako poseł do papieża w 1448 roku, żeby załatwić sprawę kapelusza kardynalskiego dla Zbigniewa Oleśnickiego. To jest ten list anonimowy z 1448 roku, w którym anonimowy autor, nie wiadomo kto, właśnie poleca Oleśnickiemu Marka Bonifiego, pisząc o tym, że on jest niezwykle sprawnym dyplomatą, że jest niezwykle jest doskonale wykształcony i że wprawdzie nie jest tutaj synem tej ziemi, ale na pewno poradzi sobie z tym zadaniem lepiej niż ktokolwiek inny. A jak wiemy, oczywiście poradził sobie z tym zadaniem Długosz, więc Marek jednak nie został wysłany przez Oleśnickiego w tej sprawie do Rzymu. Ale mamy też bardzo interesujący, wydaje mi się, list Elgota do Oleśnickiego. To jest taki wielopiętrowy list, pokazujący nam to, że Marek pisze do Oleśnickiego, Elgot pisze do Oleśnickiego z prośbą o wyjaśnienie pewnej kontrowersji, ponieważ przybył do nich, czyli na uniwersytet, prawda, do profesorów, przybył Marek Bonifili, który powiedział, że decyzją Oleśnickiego jest, aby jedną z ważniejszych funkcji, czyli właśnie kanonikat krakowski, który się wiąże później, prawda, też z Wydziałem Prawa, z funkcjami na Wydziale Prawa, odebrać Jakubowi Parkosowicowi, a dać Janowi z Dąbrówki. I wszyscy są, Elgot oczywiście donosi, że wszyscy są w lekkiej konfuzji, ponieważ to była decyzja Oleśnickiego, żeby ta funkcja przypadła właśnie Jakubowi Parkosowicowi. Natomiast Marek przyjeżdża i mówi, że biskup prosi o rozwiązanie tej sprawy, przedstawia cały wielką pochwałę, laudację Jana z Dąbrówki, który okazuje się wybitnym na przykład dydaktykiem w oczach Marka. I Jan Elgot prosi o wyjaśnienie Oleśnickiego, prosi o to, żeby jednak potwierdził, czy rzeczywiście oni mają dokonywać zmiany, która, jak wiadomo, musiała kosztować bardzo dużo zabiegów dyplomatycznych. I nie było to przedsięwzięcie łatwe, zdecydowanie. Mamy też oczywiście cały korpus listów związanych właśnie z podróżą do Ziemi Świętej. Mamy najpierw list Elgota, który proponuje jako towarzysza Długoszowi Marka Bonifiliego, ponieważ właśnie mówi o tym, że to będzie człowiek, z którym on już podróżował, on wie, że on się nadaje do takich, ma do niego pełne zaufanie. Długosz niekoniecznie chce się na początku na to zgodzić, ale ostatecznie wiemy, że wyruszają wszyscy razem i okazuje się, że to nie było takie złe rozwiązanie, żeby zabrać ze sobą Marka, ponieważ kiedy wyjeżdżają i zatrzymują się na dworze cesarskim właśnie w Wiener Neustadt, to nie kto inny jak Marek załatwia audiencję u cesarza dla Długosza i dla Elgota. I później dowiadujemy się właśnie o tym, że oni przybywają wszyscy do Rzymu na obchody, prawda, jubileuszowe, a później udają się w bardzo trudną i niebezpieczną wyprawę do Ziemi Świętej. I Marek z tej wyprawy nie wraca już do Krakowa, zostaje w Rzymie i tam przez 3 lata pełni różne funkcje, to znaczy działa trochę na rzecz Polaków, różne sprawy im załatwiając w kurii, jak na przykład dla Grzegorza Sanoka, ale też dla Zbigniewa Oleśnickiego, na przykład królowa Zofia pamięta o tym, że Marek, że mają tak jakby swojego człowieka w Rzymie, więc można go poprosić o to, żeby załatwił kwestię relikwii, które już były obiecane 2 lata wcześniej. No i Marek mógłby te relikwie tutaj postarać się załatwić. Tylko że królowa Zofia pisze to w ten list 15 października, kiedy jeszcze nie wie o śmierci Marka. Marek nie jest w stanie już odebrać tego listu i zrealizować prośby królowej. Tak więc ta postać tutaj Marka z listów, zwłaszcza przede wszystkim listów, wskazuje nam na kilka elementów. Wskazuje nam na to, że on, przebywając tutaj prawie 6 lat podczas tego trzeciego pobytu, mówiąc kolokwialnie, trochę się tu zadomowił, prawda? To znaczy miał możliwości uzyskania pewnych przychodów, miał możliwości spełniania się jako na przykład paznodzieja, o czym za chwilę, ale także był częścią prowadzonych tam zabiegów dyplomatycznych, politycznych. Wniósł po prostu w to środowisko dość wyraźnie.
To, co dla nas jest tutaj, co nas tutaj najbardziej dzisiaj interesuje, to są właśnie teksty kaznodziejskie Marka Bonifidiego, ponieważ mamy pozostałe po Marku różne listy, prawda, nie jest ich za dużo, mamy list do Uniwersytetu Paryskiego, czyli na przykład do Konrada Starszego, w którym Marek nie dowierza, to jest list z 41 roku, z marca 1441 roku, w którym Marek nie dowierza, dlaczego Konrad Starszy nie chce mnie wpuścić do Wrocławia jako posła Soboru Bazylejskiego. Jak wiadomo, prawda, tam jest konflikt, biskup jest skonfliktowany z kapitułą, kapituła jest prokoncyliarystyczna, biskup niekoniecznie. I później nawet właśnie Elgot interweniuje w tej sprawie i prosi z kolei Konrada Białego, żeby upomniał swojego kuzyna. Więc to są wszystko właśnie te wielopiętrowe relacje. Natomiast teksty kaznodziejskie Marka Bonifidiego, tak jak wspomniałam, nie były przedmiotem osobnych studiów, nie były przedmiotem osobnego zainteresowania. Na naszym tutaj gruncie polskim trochę na ich temat wspominał właśnie Jan Fijałek, który przede wszystkim pracował z rękopisem, który obecnie znajduje się w bibliotece w Budapeszcie. Natomiast o tym oczywiście jeszcze za chwilę wspomnę. Natomiast mamy szereg innych rękopisów. Tutaj mamy rękopis, ten pierwszy wyszczególniony, to jest rękopis znajdujący się obecnie w Barcelonie. Szalenie istotny i szalenie ważny, ponieważ to jest ten jedyny tekst, jedyny kodeks, gdzie mamy rzeczywiście spisywane ręką samego Marka teksty. Mamy tutaj rękopisy z Brunswicku, z Augsburga, z Oxfordu, z Erlangen czy z Wrocławia. To są wszystko rękopisy, które zawierają pojedyncze teksty na okoliczności związane właśnie z Soborem Bazylejskim. Natomiast właśnie rękopis barceloński, rękopis z Budapesztu i z Ołomuńca zawiera kazania Marka wygłaszane w Krakowie. I te właśnie trzy rękopisy nas tutaj będą interesowały najbardziej. Jest jeszcze zaginiony rękopis. Zaginiony rękopis, który znajdował się w Bibliotece Narodowej. I wiemy, że zawierał kazania Marka, Stanisława ze Skarbimierza i Jakuba z Paradyża. Natomiast nie potrafimy powiedzieć, jakie to były dokładnie kazania z oczywistych względów. Jeśli chodzi właśnie o teksty kaznodziejskie Marka, mamy kilka kazań bazylejskich, wygłoszonych właśnie w różnych okolicznościach, prawda? Na Niedzielę Trójcy Świętej, na Dzień Świętego Jakuba, na pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. I to kazanie, które znajduję, przynajmniej ja mogłam odnaleźć tylko dwa rękopisy, to są to kazanie wygłoszone 30 października 1439 roku, czyli na 5 dni przed wyborem Feliksa V na antypapieża. I to jest kazanie o ogromnej sile retorycznej. Kiedy czytamy sobie ten tekst, to oczywiście z perspektywy tego, co wiemy, co się wydarzyło później, czyta się ten tekst trochę inaczej. Natomiast Marek tam jest bardzo mocno zaangażowany w to, aby całkowicie zdyskredytować Gabriela Condumalro, tak, czyli Eugeniusza IV, i tam prosi w tym liście tych, którzy będą wybierali kardynałów, którzy się zgromadzą na konklawę, żeby wybrali totalne przeciwieństwo Eugeniusza IV. No i okazuje się, że jego życzenie się spełnia, prawda, tylko chyba nie w taki sposób, jaki zamierzał, bo rzeczywiście chyba trudno o dwa większe przeciwieństwa niż Eugeniusz IV i Feliks V. Natomiast chyba nie o to dokładnie chodziło tutaj naszemu kaznodziei. I to oczywiście ten tekst wpisuje się w wielki nurt tekstów, które powstają właśnie już co najmniej od 1437 roku, które właśnie są filipikami, atakami personalnymi na Eugeniusza IV. Tutaj taki prym właśnie wiedzie Juan de Segovia, ale oczywiście o tym tekście też nie należy zapominać. Zresztą o tym kazaniu też wspomina później, trochę później, w tej swojej pierwszej wersji dziejów Soboru Bazylejskiego Piccolomini, mówiąc właśnie o tym, że to Marek, którego wówczas nazywa, że jest teologiem o niezwykłej pamięci, taki mu komplement prezentuje w tej swojej kronice, mówi właśnie, że wygłosił to płomienne kazanie, którym zachęcał do wyboru kogoś zdecydowanie w zamyśle lepszego, ale chodziło o to, żeby to było skrajne przeciwieństwo Eugeniusza IV.
Natomiast to, co, o czym chciałam dzisiaj przede wszystkim w tej drugiej części wystąpienia powiedzieć, to są kodeksy zawierające kazania maryjne, które zostały wygłoszone w Krakowie. Ponieważ mamy też przykłady kazań maryjnych Marka, które nie były wygłoszone w Krakowie, albo przynajmniej nie mamy na to dowodów, że były wygłoszone w Krakowie. I to są kazania pomieszczone właśnie w pierwszym kodeksie Biblioteka de Catalunya. Natomiast te kazania maryjne, mamy 5 kazań, które zostały wygłoszone w Krakowie i znajdują się w 7 kopiach tych 3 kodeksach. I pozwolę Państwu, że teraz chciałabym zaprezentować te kodeksy w taki bardzo prosty sposób. To znaczy ja ich jeszcze nie opracowałam w żaden pogłębiony, to nie jest żadne pogłębione studia czy kodykologiczne i tak dalej. Także to tylko jest pewien zarys tego, co się znajduje w tych kodeksach. Mianowicie ten najważniejszy dla nas kodeks jest ten kodeks Biblioteki Katalońskiej w Barcelonie. I on jest, można powiedzieć, składa się z 3 części. W pierwszej części mamy anonimowy traktat dotyczący układania kazań. Później mamy 2 kazania, te, które wydał właśnie Oriol Catalán, czyli mamy kazania dwujęzyczne, katalońsko-łacińskie. A później już większość, znaczna większość całego kodeksu to są teksty już Marka, które on zapisał własną ręką. Jak widzimy, on właśnie tutaj na tym fragmencie bardzo właśnie dbał o to, żeby zawsze podawać, że to jest jego tekst, który wyszedł spod jego ręki i dokładna data, kiedy wygłosił dane kazanie, kto słuchał tego kazania, prawda? To jest też bardzo, bardzo dla niego charakterystyczne. I ta największa część tego kodeksu jest dla nas najbardziej interesująca, ponieważ po pierwsze mamy, można podzielić tę drugą część też na takie 2 części. To znaczy w pierwszej części mamy notatki, skrypty, takie materiały kaznodziejskie, wypisy, które sobie czyni Marek na potrzeby kaznodziejskie. I to jest niezwykle ciekawa lektura, chociaż bardzo trudna, bo to są rzeczywiście pisane rzeczy w pośpiechu. Natomiast druga część to już są kazania. Ponad 20 różnych kazań na przeróżne okazje. I tam znajdują się właśnie te kazania perpiniańskie jeszcze z lat 30. Tam znajdują się 2 kazania krakowskie, 2 z 5, prawda, które wiemy na pewno, że wygłosił. Tam znajdują się inne kazania maryjne również. No i kazania na dni ze wspomnieniem liturgicznym określonych świętych. To jest to ten pierwszy... Pierwszy kodeks, który chciałam podkreślić, że jest tutaj dla nas niezwykle ważny, ponieważ właśnie tutaj znajdują się te 2 kazania wygłoszone w Krakowie. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ mamy do każdego z tych kazań jeszcze dodatkową kopię. To jest bardzo cenne i bardzo ważne, chociaż z drugiej strony czasami może nam trochę utrudnić niektóre rzeczy. Natomiast pierwsze kazanie, jak wiemy, tutaj sam Marek postanowił to podkreślić, zostało wygłoszone 8 grudnia 1444 roku, więc na święto niepokalanego poczęcia. I to jest dokładnie to samo kazanie, które znajduje się w budapeszteńskim kodeksie. Natomiast drugie jest, to jest to samo kazanie, które zostało wygłoszone w Krakowie 3 lata później. Tak? I tutaj również mamy tę notatkę, informację o tym, kiedy to kazanie zostało wygłoszone. Natomiast jeśli chodzi o kodeks budapeszteński, to jest to kodeks, może nie powiedziałabym dobrze przebadany, natomiast znany tutaj w naszej literaturze przedmiotu, właśnie dzięki badaniom Jana Nepomucena Fijałka, który nawet planował przynajmniej wydać któryś z tych kazań Marka, natomiast to, co mu się udało, to w takim swoim dość obszernym studium poświęconym nauce o niepokalanym poczęciu Maryi w wiekach średnich w Polsce, pewną drobną część tego jednego kazania wydał, mianowicie utwory poetyckie, które się tam znajdują. I jak widzimy, są to teksty, one zostały spisane najprawdopodobniej przez Wacława Zbrodni. I tutaj mamy teksty Pawła Spyskowic, prawda, też dotyczące niepokalanego poczęcia. Seduliusza, prawda, który się nagle tutaj też nam pojawia. No i są też 3 kazania z Krakowa. I to jest właśnie to kazanie z 8 grudnia.
Jest jeszcze kazanie na zwiastowanie, prawda, i na wniebowzięcie, tak? Mamy te dwa kazania tutaj. Natomiast tak jak widzimy tu na tych fragmentach rękopisów, które chciałam umieścić, nie mamy już tak dokładnie podanych dat, prawda, więc tutaj tych informacji nam brakuje, natomiast jest informacja na pewno dotycząca autorstwa i tego, gdzie zostały wygłoszone, czyli że zostały wygłoszone w Krakowie. I ostatni rękopis, który jest tutaj dla nas bardzo ważny, to jest ten rękopis ołomuniecki. Rękopis taki już, można powiedzieć, najobszerniejszy, zawierający bardzo dużo różnych tekstów. Zawiera też i sztukę kaznodziejską Maurycego z Lejdy, zawiera różne teksty pastoralne, zawiera różne, taki, no, można by powiedzieć, widać kodeks służący celom pastoralno, takim dydaktycznym. I tutaj mamy dwa kazania. Kazanie na Dzień Narodzin Najświętszej Marii Panny, prawda, wygłoszone w 1447 roku, jak nas informuje ta zapiska na końcu naszego kazania. Jest to kazanie, które zostało wygłoszone w kościele Świętszej Marii Panny, prawda, przez Marka Bonifiliego na Dzień Narodzin Maryi. No, a drugie kazanie to jest to samo kazanie, które mieliśmy w rękopisie z Katalonii, znaczy z Barcelony. Tak, to jest wygłoszone i tutaj dowiadujemy się innych trochę szczegółów, mianowicie, że zostało wygłoszone w kościele Dominikanów. Coś, czego nie było tej informacji w tym rękopisie samego Marka. Natomiast tutaj dowiadujemy się, że jest to wygłoszone kazanie w kościele Dominikanów, co ma bardzo duże znaczenie, prawda? Jeżeli sobie o tym pomyślimy dla propagowania nauki o niepokalanym poczęciu. To jest bardzo ważne, ponieważ te kazania, one są na różne okoliczności, prawda? Są na okoliczności zwiastowania, wniebowstąpienia, narodzin, czy oczywiście na święto niepokalanego poczęcia, ale one tak naprawdę wszystkie dotyczą tego samego, to znaczy niepokalanego poczęcia. Marek jest zagorzałym immakulinistą, jest jednym z autorów, architektów, może tak należałoby powiedzieć, dogmatu, który został przyjęty 17 września 1439 roku, właśnie dotyczącego niepokalanego poczęcia. To jest o tyle ważne, że na przykład Marek nie bierze udziału w sesji, w której dokonuje się depozycja Eugeniusza IV, ale bierze już udział, czynny udział w sesji właśnie dotyczącej przyjęcia dogmatu. I widać, że jest to temat, który jest, no, do niego jako profesora teologii niezwykle istotne. Te kazania, te pięć tak naprawdę kazań w siedmiu tekstach, prawda? One wszystkie dotyczą takiej wykładu materii nauki związanej właśnie z niepokalanym poczęciem. Oczywiście najważniejsze kazanie to jest to, pozwolę sobie wrócić, to jest oczywiście to kazanie z 8 grudnia. Ono jest tak jakby programowe, jest bardzo długie i bardziej przypomina taki traktat teologiczny niż w rzeczy samej kazanie. Mamy tam dyskusję z makulinistami, dyskusje z przeróżnymi teologami, tylko że to są oczywiście takie dyskusje to typowe dla tamtych czasów, prawda? Czyli dyskutuję ze świętym Bernardem z Clairvaux, kiedy ten podważa idee dotyczące niepokalanego poczęcia, ale jednocześnie powołuje się na tego samego Bernarda z Clairvaux, kiedy chce udowadniać na przykład kwestie związane na przykład z rolą kobiety w kościele, ponieważ te kazania oprócz tego, że są tak naprawdę wykładem dogmatu związanego z niepokalanym poczęciem, są dyskusją z przeciwnikami tej idei, zawierają jeszcze szereg bardzo ciekawych informacji właśnie dotyczących eschatologii, wizji zaświatów, ponieważ kiedy jest mowa o tym, że Maryja została wzięta do nieba, to trzeba mnóstwo rzeczy rozstrzygnąć, prawda? Dlaczego ona była inna niż wszystkie kobiety, co tak naprawdę cechuje kobiety, a co cechuje zaświaty, dlaczego tam może się dostać jakiś jeden taki bardzo wyjątkowy człowiek, no bo to jest właśnie ten człowiek, który się narodził bez grzechu pierworodnego. To się wszystko tak jakby sprowadza do tego jednego punktu, prawda? Wszystkie argumenty, których używa Marek, czy kiedy mówi o narodzinach Maryi, czy kiedy mówi o jej wniebowzięciu, zawsze prowadzą do tej samej drogi. To znaczy, żeby udowodnić słuszność
dogmatu o niepokalanym poczęciu i udowodnić, że ci, którzy twierdzą inaczej, są w błędzie. A przecież tych osób było bardzo, bardzo dużo, prawda? Mamy przecież, a to jeszcze może przepraszam, przepraszam, jeszcze tylko sobie tutaj zerknę, a dobrze. Mamy całą przecież wielką tradycję dyskusji makulinistów z immakulinistami. Tego oczywiście nie trzeba przedstawiać, to jest znane i bardzo dobrze rozpoznane. Natomiast to, co mi się wydaje tutaj takie bardzo interesujące i symboliczne też w jakiś sposób, to, że bardzo rozpowszechnioną historią, jedną z wielu historii o tym, co się działo na przykład z dominikanami, którzy sprzeciwiali się dogmatowi, znaczy jeszcze wtedy nie dogmatowi, nauce o niepokalanym poczęciu, no to oczywiście najczęściej w dyskutach z karmelitami, Marek wykładał, znaczy głosił kazania u karmelitów, to też jest ważne, ale na przykład często pojawia się w tej literaturze obraz dominikanów, którym odpadają języki, prawda, podczas dyskusji z karmelitami, ponieważ to jest tak jakby czytelny znak, że oni się mylą, są w błędzie, prawda, jeśli chodzi o dogmaty. Natomiast ta opowieść bardzo ważna, takie egzemplum bardzo nośne, które przywołuje na przykład Jan z Segowii i wielu przed nim i wielu po nim, to znaczy opowieść o pewnym dominikaninie Pawle, który głosił w kościele Świętej Trójcy w Krakowie w latach 60. kazanie, mówiące o tym, że Maria nie była człowiekiem, który się narodził bez grzechu. No i w efekcie tego padł trupem z ambony. Tak? To znaczy od razu pokarało go to, że zaczął głosić straszliwe herezje. To jest ten egzemplum, który się pojawia, to znaczy jest rzeczywiście przywoływane w bardzo wielu immakulinistycznych tekstach. My, nasz Marek oczywiście też musi do tego nawiązywać, natomiast przede wszystkim on dokonuje tego symbolicznego gestu, to znaczy przychodzi i głosi w tym kościele, w którym 83 lata wcześniej dominikanin Paweł padł trupem i on przychodzi i głosi kazanie o dogmacie, który jest w tym momencie dla niego oczywiście oficjalnie przyjęty przez Sobór, więc rzeczywiście bardzo symboliczny moment. Natomiast te wszystkie jego kazania są kazaniami z gruntu scholastycznymi, oczywiście to musimy sobie też tutaj bardzo wyraźnie powiedzieć, ale objaśniającymi przede wszystkim określone fragmenty biblijne, określone fragmenty z Pisma Świętego, właśnie udowadniające tezę dotyczącą niepokalanego poczęcia. Tutaj chciałam to też właśnie wylistować na tym slajdzie, czego jest oczywiście znacznie więcej. Z czego to wynika? Oczywiście to jest w głosie tej szerokiej dyskusji, która się toczyła od co najmniej dziesiątek lat, jeśli nie od XIII czy XIV wieku, prawda? Natomiast specyficzna jest to miejsce właśnie, czyli Półwysep Iberyjski, ponieważ tam te dyskusje przecież toczyły się, znaczy miały zdecydowanie wyższą temperaturę, tak trzeba byłoby powiedzieć, niż w całej Europie. W całej Europie się te dyskusje oczywiście też toczą. My mamy tutaj bardzo dużo też świadectw, natomiast jest to inna zupełnie skala emocji i skala dyskusji na Półwyspie Iberyjskim. I wydaje się, że Marek, który jest człowiekiem tamtych realiów, rzeczywiście jest jeszcze bardziej w to zaangażowany niż wszyscy inni. To jest też istotne, ponieważ Marek w jednym z kazań, tutaj z tych kazań w Budapeszcie, z kodeksu w Budapeszcie umieszcza, nie tylko tam oczywiście, ale utwory poetyckie, wplata utwory poetyckie w tok swoich kazań. To są utwory, które właśnie wydał Fijałek, tutaj nawet chciałam to zaznaczyć na prezentacji. Utwory poetyckie kunsztowne, to są utwory rzeczywiście niebanalne w swojej formie artystycznej. Z czego to wynika? Oczywiście przede wszystkim z tego, że na Półwyspie Iberyjskim jest cała wielka tradycja takich, aby powiedzieć, konkursu układania utworów poetyckich na święto narodzin, przepraszam, na święto zwiastowania. I to jest, oczywiście tutaj też chciałam właśnie wskazać źródło tej informacji, czyli ta bardzo inspirująca rozprawa Lizy Tłomi o właśnie tym, w jaki sposób ta idea niepokalanego poczęcia w
na Półwyspie Iberyjskim miała swoją specyfikę, bo rzeczywiście to była taka idea, która zapładniała też artystów, prawda? To znaczy była inspirująca, była zaczynem tworzenia określonych utworów poetyckich, religijnych. To rzeczywiście robi też Marek w swoim kazaniu, co jest bardzo ciekawe. Próbuje naśladować to też Wacław Zbrodni, ponieważ umieszcza w swoim tym kodeksie, prawda, też swoje próby poetyckie, które no jednak są tylko próbami poetyckimi, nie wytrzymują porównania z tymi znakomitymi utworami Marka. I właśnie teraz jest pytanie, czy to są utwory Marka, czy to są utwory, które on znał i implementował w środek swojego tekstu, bo to też należałoby rozstrzygnąć, natomiast na tym etapie nie umiem tego zrobić, nie potrafię powiedzieć, czy rzeczywiście to są teksty, które wyszły spod jego pióra, czy on je po prostu tylko tutaj zacytował. To jest też taka możliwość. I jeszcze chciałam pokazać taką bardzo ciekawą rzecz, mianowicie to, jak Marek pracuje z materiałem, przede wszystkim z Pismem Świętym, z argumentami, jak tworzy argumenty, widząc kazań właśnie maryjnych. Widzimy tutaj taką sposób obrazowania Maryi, prawda? To znaczy, jaka ona jest. I wszystkie jej różne cechy, prawda, że jest pełna wdzięku, łaski i tak dalej, ale po drugiej stronie widzimy, skąd jest zaczerpnięty pomysł na tego typu przymiot Maryi, prawda? I od razu widzimy tu odniesienie do Pisma Świętego. I to mamy w środku kazania, prawda, bo widzimy, że to już jest raczej skrypt do wygłoszenia, a niekoniecznie, prawda, spisane kazanie, które było już wcześniej wygłoszone, tylko po prostu taka sobie pomoc kaznodziejska. To jest zresztą bardzo, bardzo ciekawe, kiedy patrzymy sobie właśnie na rękopis Marka, czyli to jest właśnie to, co wyszło spod jego pióra. Widzimy, jak on pracuje z tekstem swoim, ale też na innych tekstach, w jaki sposób on, jakim jest czytelnikiem, z kim na przykład chce dyskutować. I tutaj chciałam już, prawda, podsumowując, chciałam pokazać, no jest masę rzeczy, które należałoby zrobić. Ja tak naprawdę dopiero robię taki wstępny, tutaj wstępne rozeznanie, rekonesans. Przede wszystkim to, co wydaje mi się tutaj niezwykle istotne, to rozpoznanie całego tego zaplecza intelektualnego, ogromnego, tej dyskusji wyrażonej wprost, tak jak wspominałam, ten święty Anselm, prawda, święty Tomasz Akwin. To są te autorytety przywoływane wprost, którym Marek mówi, mylicie się. Ale jest przecież cały wielki, wielka dyskusja, która się toczy tam i wtedy, prawda? Mamy przecież Juana Torquemadę, mamy Palomara, mamy tych wszystkich przeciwników idei immakulinistycznej i tam widać, prawda, niewyrażone wprost, ale odniesienia do dyskusji właśnie przede wszystkim ze współczesnymi sobie autorami. To nie chodzi o to, że on chce dyskutować sobie z Tomaszem Zakwinem, bo chce, prawda, ale przede wszystkim chce wchodzić w relacje, w dyskusję, w rozmowę z tymi współczesnymi sobie makulinistami, których jest oczywiście całkiem sporo. Bardzo ważne jest też to, że tutaj oczywiście wypunktowałam kilka tych nazwisk, którzy, postaci, które są tutaj związane z ideami makulinistycznymi, prawda? Jak widzimy, jest całkiem sporo postaci, nie wszystkie tutaj wymieniłam, właśnie związane z Półwyspem Iberyjskim, z Katalonią, która ma właśnie swoją własną specyfikę i dynamikę rozumienia nauki i makulinistycznej. I tutaj bardzo ważnymi kontekstami jest oczywiście Ramon Llull, ale też przede wszystkim Franciszek Eiximenis. To jest ta postać, która tutaj się też pojawia nieprzypadkowo, ponieważ tak naprawdę to wszystko wzięło się, to znaczy te całe moje zainteresowania związane z Markiem wzięły się właśnie od Eiximenisa, który jest autorem traktatu o, znaczy jest bardzo był płodnym autorem, prawda, ale przede wszystkim jest dla nas, z naszego punktu widzenia istotne, że jest autorem traktatu sermonistycznego, no, traktatu Ars Predicandi Populo, traktatu sztuki kaznodziejskiej. I to jest traktat, którego pierwsza kopia znajduje się tu, znaczy no to oczywiście nie ma znaczenia teraz, gdzie się znajduje, natomiast prawda, to ona, pierwszy zapis tej sztuki to jest kodeks z 1445 roku, należący do Mikołaja Spycimira. I zaraz nam się, prawda, pojawia pytanie, skąd Mikołaj Spycimir mógł mieć sztukę kaznodziejską
Eiximenisa, prawda? Później mam jeszcze dwie inne kopie, ale one są skopiowane tak jakby z naszej, tej krakowskiej kopii z 1445 roku. I, no i gdzieś te nasze drogi muszą prowadzić do tego Marka, który oczywiście przywoził zapewne swoje różne księgi i tutaj dokonywała się dość duża i intensywna wymiana intelektualna. Ponieważ Eiximenis wiemy, że był immakulinistą, natomiast nie możemy tego zweryfikować w źródłach, ponieważ część jego pism przepadła i jest teraz tak jakby odtwarzana z innych źródeł. I to jest bardzo, bardzo trudna praca, żeby rzeczywiście wykazać, na ile, jeżeli w ogóle, prawda, Marek jest tutaj w jakiś sposób spadkobiercą również jego myśli. W każdym razie jest tutaj bardzo duży obszar do przebadania. Ja tylko go zaznaczyłam dosłownie, ponieważ no, jest to zdecydowanie obszerniejszy temat. Tak jak wspomniałam, w zasadzie rękopisy, zwłaszcza te trzy, ale nie tylko, prawda, nie zostały jeszcze przeze mnie opracowane w żaden taki, powiedziałabym, sposób pogłębiony, kodykologiczny, także to też jest coś, nad czym warto by się pochylić. No i oczywiście bardzo interesujące jest to, o czym już wspomniałam, czyli te związki kaznodziejstwa Marka z teorią kaznodziejską. Już tutaj na tym etapie widać jest, zwłaszcza w tych zapisach, które tutaj chciałam pokazać wcześniej, pewne takie, powiedziałabym, idee, które gdzieś się pojawiają mi, natomiast jeszcze ich nie zweryfikowałam. Na razie to są pewne jakieś hipotezy związane właśnie z tymi teoriami, zwłaszcza Eiximenisa, Alfonsa d'Albrao i Jana z Chalon. Ponieważ te propozycje pojawiające się w traktatach Alfonsa, zwłaszcza Jana z Chalon, ale także Eiximenisa, w pewien sposób odpowiadają temu, co czytamy w zapisie, w rękopisie Marka, prawda, ta praca właśnie z tekstem źródłowym, te możliwości mnemotechniczne tak naprawdę, prawda, rozwiązania mnemotechniczne, przecież ten cały, no nie cały, ale znaczna część traktatu, czy Jana z Chalon, czy Eiximenisa, dotyczy właśnie sztuki pamięci, prawda, o Eiximenisie dużo pisała na ten temat Kimberly Rivers, prawda, o tej właśnie sztuce pamięci, którą on tam prezentuje i my w tym zapisie Marka, być może po prostu tylko ja bardzo chcę to dostrzec, natomiast wydaje mi się, że to jest jakiś trop, który należałoby bliżej przebadać. I tutaj oczywiście jest jeszcze kwestia tego, w jaki sposób Marek wpływał na kształt dysputy teologicznej w Krakowie. To jest temat ogromny. Nie czuję się tutaj kompetentna, żeby to jakoś bardzo głęboko badać, ponieważ nie mam zaplecza teologicznego, natomiast wydaje się tutaj bardzo ważna ta postać Pawła z Pryskowic, ale nie tylko, prawda? Mamy też przecież te bliskie związki i z Janem Elgotem, i z Janem z Dąbrówki i tak dalej. No i to też, co mnie niezwykle interesuje i co też jest no, pieśnią przyszłości, to jest właśnie cały proces tekstotwórczy, czyli praca taka inwencyjno-dyspozycyjno-elokucyjna Marka, którego możemy podglądać, jak ten jego tekst powstaje. To jest o tyle ważne, że mamy właśnie te dwie kopie dwóch trzech kazań, tak? Więc to też jest już na tym styku, jesteśmy w stanie dostrzec pewne bardzo interesujące zależności, to znaczy widzimy, że ten tekst Marka, który jest spisany w kodeksie barcelońskim, to jest tekst, który nie został przepisany, na przykład, to już jest dla nas ważna informacja, natomiast widzimy, że teksty zarówno z kodeksu ołomuńskiego, jak i budapeszteńskiego zostały przepisane, to znaczy to nie są zapisane rzeczy ze słuchu, prawda, to są przypisane z tego kodeksu prawdopodobnie barcelońskiego. Tak więc pytań jest bardzo dużo. Ja od razu właśnie chciałam przeprosić, że nie mam dzisiaj odpowiedzi na większość z nich. Tak jak wspomniałam, to tak naprawdę są bardzo, bardzo wstępne badania dotyczące tej no, niezwykłej, wydaje mi się, postaci, która tak ogniskuje w sobie zarówno to, co jest w centrum, czyli właśnie centrum dyskusji konsyliarystyczno-immakulinistycznej, ale też jednocześnie te interesujące peryferia, prawda? Bardzo ładnie o tym mówią badacze, którzy właśnie opracowali cały ten wielkie kompendium Soboru Bazylejskiego, właśnie mówiąc o tym, że kiedy mówimy o Soborze Bazylejskim, możemy patrzeć tylko, prawda, na Bazyleę, Rzym i tak dalej, ale też na te właśnie obszary
można by powiedzieć, graniczne. I Marek tak jakby z jednego obszaru granicznego przechodzi w drugi, przechodząc oczywiście przez środek, ale gdzieś, prawda, to, co się dzieje na obrzeżach, jeżeli można tak powiedzieć, mówiąc o takich obrzeżach wirtualnych, to ma swoją własną dynamikę, ma swoją własną temperaturę też, a jednocześnie trochę jednak działa zwrotnie na to, co się dzieje w środku. Także wydaje mi się, że to jest bardzo dla nas tutaj fascynujące, prawda, i istotne, kiedy mówimy sobie o tej roli środowiska intelektualnego w Krakowie i próbujemy odnaleźć miejsce tego środowiska gdzieś na takiej szerszej mapie, w szerszej perspektywie. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Na tym chciałam skończyć. Pytania, za sugestie, za może jakieś podpowiedzi też. Bardzo, bardzo dziękuję. Właśnie, ogromnie dziękujemy. To jak na badania wstępne, to muszę powiedzieć, że ja jestem porażona ilością informacji, które pewnie będę jeszcze musiała długo percypować jakoś, żeby je przyswoić. No i tak jak tutaj pani doktor powiedziała, gorąco zachęcamy do dyskusji. Tak państwa na sali, jak również państwa zgromadzonych przed ekranami komputerów. Koleżanka będzie moderowała tą dyskusję online również. Także zachęcamy państwa gorąco do zadawania pytań. O, profesorze Piel. Jesteśmy się, Michale, tu przybliżyć. Pytanie, czy mogłaby pani doktor uściślić, czym właściwie się zajmował Marek w kontekście Polski? Znaczy te jego, bo rozumiem, że był koncyliaryzm, oczywiście też lobbowanie na rzecz dogmatu o niepokalanym poczęciu, ale po prostu jakaś inna tematyka taka stale się powtarzająca się tam wyłania, czy nie, jak to wygląda? Możemy coś bliżej powiedzieć. Pan profesor pyta o kazania, czy generalnie... Bo generalnie i kazania też mogą być, ale generalnie czym się zajmował jako jednak poseł, prawda? Rozumiem. Tak, to jest temat, dziękuję bardzo za to pytanie, to jest temat bardzo, powiedziałabym, złożony, bardzo, ponieważ rzeczywiście Marek ma, za każdym razem, kiedy przyjeżdża do Polski, ma trochę odmienne zadania, które przed nim stoją. Ponieważ kiedy przyjeżdża pierwszy raz, tutaj jest wysłany przez Sobór Bazylejski, to jest ten moment dość dramatyczny. To znaczy rzeczywiście jest dwóch papieży. Trzeba by pozyskiwać sojuszników, trzeba by otrzymywać wyraźne sygnały dotyczące poparcia idei soborowej, które tak jakby będą wzmacniały i morale, ale też jednocześnie będą jakby pełnoprawnym członkiem dyskusji, prawda? To znaczy będą przyciągać, przekonywać, prawda? Chodzi tu o perswazję generalnie, szeroko pojętą. I Marek, kiedy przybywa pierwszy raz, to rzeczywiście najpierw udaje się do tych najważniejszych tutaj postaci duchowieństwa polskiego, do Oleśnickiego, do Kopa, do Andrzeja Zbnina, właśnie do naszego ulubieńca, prawda, Karola Konrada starszego. Natomiast on tutaj tak naprawdę chce uzyskać jasną deklarację, czy jesteście z nami, prawda? Mówiąc krótko. I on ma, co tu dużo mówić, ułatwione zadanie, ponieważ tak naprawdę w Polsce jest trochę inny klimat niż w większości tutaj rejonów, chociaż oczywiście uniwersytety, sporo uniwersytetów, erfurcki, paryski, Uniwersytet Wiedeński, prawda, one są też, mają przede wszystkim zwolenników koncyliaryzmu. Natomiast no, prymas i najważniejszy biskup, prawda, czyli biskup krakowski, są również zwolennikami koncyliaryzmu. I o co mu chodzi? Chodzi mu przede wszystkim, przepraszam, że to powiem, o pieniądze, prawda, no bo jednak zawsze chodzi w takich sytuacjach również o finansowe wsparcie dla soboru. Chodzi o no, takie właśnie, powiedzielibyśmy, symboliczne gesty, czyli właśnie przyjęcie kapeluszy kardynalskich, wejście w orbitę tak naprawdę tych rozporządzeń
soborowych, które no, zostały, prawda, ci wszyscy ludzie zostali objęci ekskomunikwą Eugeniusza IV, ale mamy też bardzo wyraźne informacje, bardzo wyraźne instrukcje, na przykład soborowe dla Marka. Mamy taki dokument, to wydał Ludwik Grosse, dokument, który mówi bardzo wyraźnie o tym, co Marek ma robić w Polsce, jakie ma przed sobą zadania. A te zadania są bardzo trudne, bo tak jak powiedziałam, zarówno Kot, jak i Oleśnicki sprzyjają koncyliaryzmowi, ale Łęczycy Polska ogłasza neutralność, tak, wzorem Niemiec. I to jest no, trudna sytuacja bardzo dla Soboru Bazylejskiego, który się oczywiście bardzo szybko konfliktuje wewnętrznie i tam są bardzo duże też te temperatury. Oni rozpaczliwie potrzebują sukcesu. Rozpaczliwie potrzebują właśnie jakiejś takiej deklaracji, żeby ktoś mi powiedział, świetnie, jesteśmy z wami. Ale na przykład, co chce zrobić Sobór? Sobór nie chce uznać Władysława królem Węgier, a Władysławowi zależy bardzo, bardzo na tym i ma tutaj Eugeniusza IV po swojej stronie. Sobór tego nie chce zrobić, ponieważ elity węgierskie są za, są po prostu no, całkowicie temu przeciwne, a oni chcą pozyskać elity węgierskie dla swojej sprawy, więc grają tutaj taką, powiedziałabym, monetą bardzo, bardzo skomplikowaną. I Marek musi tak lawirować bardzo, bardzo sprytnie. Z jednej strony nie może wszystkiego obiecać, czego się od niego tutaj oczekuje, bo przecież episkopat tutaj polski, wyższe duchowieństwo też gra trochę twardo, prawda? Teraz przecież deklaracja, że okej, ja personalnie jestem koncyliarystą, ja Zbigniew Oleśnicki, natomiast ogłaszam neutralność, prawda, znaczy my wszyscy na soborze w Łęczycy, jest też graniem bardzo bezpiecznym, co oczywiście później nie procentowało Oleśnickiemu, kiedy będzie się starał o to kapelusz już od Mikołaja V. Ale rzeczywiście tutaj Marek ma bardzo dużo dla siebie zadań. Jest jeszcze cała kwestia husycka, którą ja mam czasami wrażenie, że Marek albo pomija, albo nie do końca rozumie dynamikę tutaj tej kwestii, bo przecież na Soborze Bazylejskim dopuszczeni zostają husyci do dyskusji, do udziału, co oburza tutaj tych naszych intelektualistów. Oni są przecież tym tu wstrząśnięci. Do tego Polska ma swoją specyfikę, to znaczy nie mamy króla przez 3 lata, prawda? I to też trochę, a jak mamy króla Władysława, to bardzo mało jest w kraju. I to troszeczkę inaczej działa, prawda, niż na przykład w Królestwie Aragońskim, gdzie jednak ta władza jest w inny sposób skoncentrowana. I Marek ma tutaj jakby większe pole do popisu niż tak naprawdę jacykolwiek inni posłowie gdziekolwiek na innych uniwersytetach czy w innych ośrodkach. Natomiast rzeczywiście ma przed sobą szereg zadań. I dlatego na przykład, kiedy wraca do Bazylei latem, wczesnym latem w 1941 roku, przywozi traktat Tomasza Strzępińskiego. Odczytuje ten traktat Tomasz Czesnalotti, a później wszyscy zgromadzeni na tej właśnie na tym posiedzeniu pytają, czy to jest rzeczywiście stanowisko całego uniwersytetu, bo podpisało się pod tym 6 profesorów. No to chyba to nie jest stanowisko całego uniwersytetu i Marek wtedy bije się w piersi i mówi, że nie, to jest wszyscy profesorowie mówią jednym głosem. Jest tutaj wielka spójność. I on też na ten traktat, prawda, Strzępińskiego też robi tam ogromne wrażenie na tych odbiorcach, przy czym no wiadomo, to jest akurat dobrze rozpoznany temat, więc tutaj nie będę tego kontynuowała. I oczywiście tak w gruncie rzeczy większość zadań Marka na początku to są kwestie dyplomatyczne. On przede wszystkim działa jako dyplomata, chce pozyskać jak najwięcej dla Soboru, jednocześnie jak najmniejszym kosztem, prawda? Bo cały czas są problemy związane z pieniędzmi, no co tu dużo mówić. U nas akurat kolektorem jest Mikołaj Specymir, więc jest trochę zamieszana z tym, prawda? Bo Specymir na przykład daje pieniądze na cele Soboru, które mu zabrania wydawać Władysław, król Władysław i rodzi to ogromny konflikt. Generalnie z tego, co czytałam, tam to opracował profesor Kowalski, przez 10 lat nie wpływają żadne sumy do Rzymu. Żadne, prawda? Więc widać, że tutaj jest jeszcze kwestia no,
To jest ten taki języczek uwagi, kwestie pieniężne, ale też i kwestie właśnie uznania władzy na Węgrzech, kwestie, no tak często powiedzielibyśmy, ideologiczne, też kwestie związane z kardynalatem dla Kolpa i dla Oleśnickiego. I to jest właśnie druga wyprawa Marka tutaj, to znaczy on przywozi faktycznie te kapelusze kardynalskie i to jest krótszy pobyt. I on wraca z Elgotem, właśnie z Jakubem z Szatka i Jan Elgot wygłasza dwa kazania przed obliczem Feliksa V, przy czym pierwsze kazanie jest takie papistyczne, więc to wszystkich konfuduje, nie wie, o co chodzi. Oczywiście upraszczam i dopiero drugie kazanie jest takie jakby bardziej koncyliarystyczne. W każdym razie, przepraszam, uprościłam bardzo, oczywiście to nie jest tak, że to jest tekst całkowicie papistyczny, ale jest tam taki serwilistyczny ton, prawda, w stosunku do Feliksa V. I dopiero ten trzeci pobyt, kiedy on tak naprawdę przejmuje funkcję Aleksandra Mazowieckiego, który umiera i robi to nielegalnie, według Piccolominiego, ale też według prawa kanonicznego, no co to dużo mówić, jest tym pobytem dłuższym. I on tutaj angażuje się w bardzo różne rzeczy. Na przykład rozstrzyga jakieś sprawy rajców, krakowskich, angażuje się w jakieś sprawy związane z klerykami. Jest taki dokument nawet gdzieś na sieci, który jest uszkodzony, więc nie wiemy, o co tak naprawdę chodziło, ale był skazany Stanisław Lange na śmierć i to miał jakoś rozstrzygnąć później te kwestie Marek Monieśliwi. On się angażuje właśnie w sprawy tutaj już podczas tego pobytu, no, w sprawę straceńczą, prawda, czyli właśnie jeszcze posłuje do Kazimierza Jagiellończyka. No jednak zdając sobie sprawę z tego, że nic z tego prawdopodobnie nie będzie. I on już on posłuje w lipcu, tak, 1447 roku, ale już na przykład w czerwcu mamy informacje, mamy już wysyłane informacje Marka do Mikołaja V z prośbą o beneficja, prawda? To akurat bardzo mi to rozjaśniło tę sytuację, bo ona była dla mnie konfudująca. Właśnie praca doktora Zapały, który mówi, że one były antydatowane czasami te supliki. I to jest też bardzo, bardzo ważne, prawda? Mówiąc, nie bardzo wiedziałam dlaczego. Akurat 14 czerwca on prosi, już wchodzi w relacje bardzo takie poddańcze do Mikołaja V, a jeszcze w lipcu prosi o to, żeby nowo wybrany król opowiedział się za Soborem Bazylejskim. I z tego, co właśnie udało mi się tutaj zrekonstruować, on jest tutaj taką postacią przez te kilka lat, kiedy tutaj żyje, no, pełniącym różne funkcje. Niektórzy badacze twierdzą, że on nawet tutaj wykładał na uniwersytecie. Ja na razie nie znalazłam żadnych dowodów na to, że on rzeczywiście, no być może, prawda, no nie wiem, nie potrafię powiedzieć, nie widzę tego na razie w źródłach. Na pewno właśnie blisko współpracuje z Oleśnickim, jest tutaj taką postacią, która jest wykorzystywane są jego talenty dyplomatyczne. Tak naprawdę w takie aspekty się angażuje. Kiedy wjeżdża właśnie już do Rzymu, to działa na rzecz pewnych spraw Polaków w Kurii Rzymskiej. I to są te jego zadania już, kiedy przestał być posłem, bo posłem był przez 7 lat de facto, chociaż przez 3 pierwsze lata działa aktywnie na rzecz soboru, a przez 4 ostatnie, ja myślę, że to jest taki czas na przeczekanie, prawda? Wszyscy żyją w zawieszeniu, tak naprawdę nie wiadomo, co z tym dalej zrobić. I on właśnie ich głosi kazania, widzimy w 1944 roku, jeszcze wcześniej właśnie się konfliktuje i z Piccolominim, i z Belsangiem, ale tutaj w Krakowie no nie mamy żadnych takich świadectw, jakichś wielkich konfliktów. Mamy na przykład takie świadectwo z listu właśnie Elgota, tylko Długosza, wynika, że na przykład Krzysław Kurozwęg, przepraszam, wyleciało mi to z głowy, ale on na przykład żali się Markowi na Oleśnickiego i prosi Marka, żeby interweniował w jednej ze spraw. Więc wydaje mi się, że Marek jest tutaj postrzegany trochę jako człowiek Oleśnickiego. Taki człowiek, któremu i Oleśnicki ufa i też go wysyła do takich różnych, trudnych misji i zadań. Natomiast nie powierzy mu misji przywiezienia kapelusza kardynalskiego. To jest bardzo ciekawe. To też nieprawda, robi to Długosz. Nie będzie jednoznaczna postać. Tak. Zdecydowanie, ale wydaje mi się, że jeszcze tam mało wie, jeśli chodzi o jego. Znaczy, ale na pewno dużo źródeł. To mnie też bardzo zaskoczyło, że tych źródeł jest rzeczywiście sporo. Jeśli chodzi o takie, tylko że ja nie jestem historykiem wykształcenia,
Więc też czasami mogę źle je interpretować, tego się najbardziej obawiam, że mogę czegoś, prawda, nie wyczytać tego, co wyczytaliby historycy. Natomiast wydaje mi się, że to jest właśnie, że stosunkowo dużo wiemy. Na przykład tak jak praktycznie nic nie wiem do tego 32 roku, 1432 roku, tak tutaj podczas jego pobytu w Polsce otwiera się dużo różnych źródeł, które możemy odpalić. I ja oczywiście jeszcze chciałabym dać szansę Państwu, bo widzę, że tutaj Iwona Krawczyk melduje, że ktoś z... Melduje. Zadać pytanie albo skomentować. Odmutował się? Jeszcze prosimy o włączenie mikrofonu. Zadanie pytania. Ja nie wiem, czy to do mnie mówisz, Iwono, bo nie słyszałem, tak. Słyszałem co piąte słowo, tak? Tak, chciałabym powiedzieć, że pan doktor Adam Zapała chciałby zadać pytanie. Zapraszamy Adam. Tak, tak. Znaczy ja bym chciał nawet nie zadać pytanie, tylko skomentować, bo bardzo się cieszę, że pani się zainteresowała Markiem Bonfilim, bo dla mnie najbardziej, w tym momencie ja jakby trochę moje badania bardziej jakby staram się... po moim doktoracie już teraz, iść w stronę jakby zrozumienia, w jaki sposób działała polska dyplomacja przy Stolicy Apostolskiej. Ten Marek w tych latach 50., na początku lat 50. zdecydowanie jest ważną osobą. I na przykład ciekawi mnie, czy pani być może w swoich, bo korzystam z innych źródeł i to jest bardzo fajne, moim zdaniem, nieco innych, bo ja nie znam nie znam w ogóle tych rękopisów Marka Bonfiliego. Natomiast jest dla mnie na przykład bardzo ciekawy, bo rzeczywiście na temat jego jakiś tam jego sieci kontaktów w Polsce, to mamy dość dużo wiadomości, tak jak pani tutaj powiedziała. Natomiast bardzo mnie ciekawi jego sieć kontaktów w Rzymie, bo moim zdaniem to jest bardzo ciekawe, tak, że jest osoba, która jest takim koncyliarystą, znaczy to może nie jest znowu wyjątkowe, tak, bo Eneasz Piccolomini też był koncyliarystą, a później został papieżem. Natomiast z mojej perspektywy w tym momencie moich badań najciekawsze jest to właśnie, jak wyglądała jego sieć kontaktów w Rzymie i nie wiem, czy tutaj pani natrafiła na jakieś ciekawe wątki, czy też tego zupełnie pani nie bada, tylko panią interesuje jednak te jego kontakty z Polską. Bardzo dziękuję za to pytanie. To jest no też obszar oczywiście jeszcze do głębszych studiów, natomiast no nie wspomniałam bardzo ważnej rzeczy, jeśli chodzi o życiorys Marka, to znaczy co on faktycznie robi w Rzymie. Ja nie za dużo wiem, co robi w Rzymie. Wiem, że przez te 3 lata działa trochę właśnie na rzecz różnych interesów Polaków, ale też no tutaj na przykład właśnie spełnia różne prośby Oleśnickiego chociażby dotyczące dość newralgicznej sprawy, czyli związanej z biskupem kijowskim Izydorem i tym, co się dzieje z biskupem Maciejem, biskupem wileńskim. Natomiast on pod koniec życia staje się członkiem familii kardynała Antoniego Serdy i Oskos. I on rzeczywiście i stara się o pewne beneficja, będąc już w jego familii. Mamy też dowody na to. Aha, przepraszam, mamy dowody na to, że właśnie mamy kilka jego próśb dotyczących różnych beneficjów. Część jest odrzucona, na przykład z powodów czysto formalnych, ponieważ on wnioskuje o jakieś beneficja, które się nie zwalniają de facto, więc to konfunduje chyba. W każdym razie to jest sporo tych informacji jest w źródłach tak naprawdę znajdujących się obecnie w Hiszpanii, znajdujących się przede wszystkim w Barcelonie, znajdujących się w Gironie, w Jejdzie. To są rzeczy, które tak naprawdę trzeba bardzo uważnie przebadać. Plus oczywiście jest jeszcze cała ta wielka, dla mnie niewiadoma, właśnie jeśli chodzi o dynamikę jego pobytu w Rzymie. Na przykład to, co bardzo jest dla mnie ciekawe, to znaczy na przykład kiedy mówi się o tym, kiedy dociera do Rzymu Elgot i Długosz, to mówi się, że oni tam spędzają Wielkanoc, prawda? I są te wielkie obchody jubileuszowe. Natomiast widzimy z kazania Marka, że oni są już dużo wcześniej, ponieważ Marek wygłasza już kazanie przed papieżem w pierwszej połowie marca 1450 roku i on jest w zasadzie, wydaje się, taką tam postacią chętnie i mile widzianą,
To znaczy, to oczywiście wpływa też trochę na to, jaki był sam Mikołaj V, prawda? Kiedy on zrobił, miał politykę grubej kreski i wolał mieć po swojej stronie tych wybitne umysły, które jednak no, pobłądziły, patrząc, prawda, z naszej tej perspektywy to, co wiemy. To wydaje się, że on ma tam, powiedziałabym, dość dobre rozeznanie w tych stosunkach panujących w Kurii, które są przecież no, niezwykle skomplikowane. To znaczy, przynajmniej ja mam takie wrażenie, że to jest rzecz trudna czasami do z takich bezosobowych dokumentów do wyłuskania, jak wygląda rzeczywiście ta dynamika, ta relacja tych tam postaci. Natomiast to, co jeszcze jest tutaj istotne i co mnie zawsze zastanawia, to znaczy to, że pojawia się propozycja już w 1448 roku, żeby to właśnie Marek jechał do Rzymu, do papieża i załatwiał naprawdę trudną sprawę, czyli załatwiał sprawę kapelusza kardynalskiego. Leśnicki z tego nie korzysta, z tej propozycji. Natomiast już wówczas ewidentne jest, prawda, że raczej będzie miał cieplejsze niż gorsze przyjęcie w Rzymie sam Marek, prawda? To już jest widoczne. Widoczne jest też w tym, że dostaje sporo tych beneficjów, sporo tych prebend. Oczywiście to jest, znaczy to ja tutaj wnioskuję trochę w nieuprawomocniony sposób. Natomiast nie potrafię powiedzieć w bardzo dużych szczegółach, jak wyglądały jego relacje z osobami znajdującymi się w Kurii. Oprócz tego, że rzeczywiście tych kilka ważnych spraw załatwił dla Polaków i że później właśnie współpracował bardzo blisko z człowiekiem też zresztą w bardzo dobrych relacjach będącym z Oleśnickim, prawda, czyli z kardynałem Serdą. Oni przecież wymieniali między sobą korespondencję i wydaje mi się, że tutaj Marek mógł mieć też jakąś w tym rolę w umocnieniu jakichś ich relacji. Natomiast to jest jakaś hipoteza, której jeszcze nie umiem potwierdzić. Także niespecjalnie się przydałam tutaj, jeśli chodzi o to pytanie, które tutaj pan doktor zadał. Natomiast tyle wiem na razie, ale chciałabym wiedzieć więcej. Myślę, że pan doktor ma kolejne pytanie albo jeszcze jeden komentarz. Znaczy chciałem spytać, czy to jest takie, znaczy to też jakby nie spodziewałem się, że pani ta, mi dużo więcej powie, ta, ale tak byłem tylko ciekawy, czy w ogóle pani to jakby jest to dla pani interesujące też ten temat. To jest drugi temat, który być może tutaj. Drugi temat to jest na przykład chodzi mi o jego styl pisarski. Nie wiem, czy pani zwraca też na to uwagę. Sądzę, że na pewno. I czy na przykład widać jakiś rozwój, choćby przez to ten pobyt w Rzymie w latach 50., tylko w sumie nie wiem, czy też pani tego, czy w ogóle mamy jakieś jego późniejsze teksty zachowane, czy pani je badała? Czy na przykład pobyt w Rzymie, który był takim centrum też humanizmu, prawda? I tam ci wszyscy renesansowi pisarze wtedy rzeczywiście kwitł renesans, że tak powiem, na dworze Mikołaja V. I teraz jestem właśnie bardzo ciekawy, czy na przykład widać to też u Marka Bonfiliego, czyli że on zaczyna nasiąkać tym renesansem, czy też zupełnie nie. Tak. Bardzo dziękuję. Dziękuję, to jest bardzo ważne pytanie i bardzo cenne i wydaje mi się, że właśnie bardziej się ogniskuje w ramach moich zainteresowań właśnie tutaj, dlatego że mam dwa kazania Marka, które mają rzeczywiście datę. Jedno to jest to kazanie, kiedy przybywa razem z Elgotem i z Długoszem do Rzymu i tam wygłasza to pierwsze kazanie przed Mikołajem, ale drugie kazanie to jest to kazanie z 1452 roku, które on wygłasza przed kardynałami, podkreśla, dwa razy tak naprawdę głosił to kazanie. I powiem szczerze, że ja tam nie widzę zmiany, dynamiki, wpływu jakichkolwiek takich nowinek, bo Marek, styl Marka do tego stopnia, do jakiego jeszcze zdążyłam tutaj to sobie przebadać, jest bardzo, chciałabym powiedzieć, swój własny. Na tyle, na ile może być swój własny styl kazań w ogóle średniowiecznych, prawda? Bo one oczywiście działają w ramach pewnej określonej konwencji i jest cała technika tworzenia kazań. Natomiast Marek jest, to nie jest taki, powiedziałabym, znaczy on oczywiście te kazania są scholastyczne, mamy taki sposób dowodzenia scholastyczny, mamy sposób argumentacji scholastyczny, układ kazania, to wszystko jest, prawda, cały czas w wymiarze, można by powiedzieć, właśnie scholastycznym. Natomiast tam więcej, wydaje mi się, widać tego temperamentu pisarskiego samego Marka niż wpływu na przykład tych nowinek humanistycznych, które na przykład
Oczywiście, kiedy przybywa właśnie Długosz, Elgot i Bonifili do Rzymu, to pisze o nich w liście do Oleśnickiego w Pikolominie, że przybyli właśnie, on mówi, humanissimi viri, tak? No, to jest konwencjonalne określenie, za którym w zasadzie chyba nic się specjalnie tutaj nie kryje. Poza tym, no, na przykład, kto wita w 1440 roku w Krakowie Bonifiliego, Stanisława Sosobniowa i Dziersława z Bożymowa? No, wita Jan z Ludziska mowami. I także tutaj się dzieją zresztą bardzo ciekawe rzeczy tutaj w Krakowie. Na przykład mnie się zdaje, ale to jest naprawdę, przepraszam, może nie powinnam tego mówić, bo to jest tylko jakaś taka zupełnie hipoteza robocza, że na przykład ta zmiana w 1449 roku na uniwersytecie, ta kolegium mniejsze, tak dobrze mówię, prawda, bo żebym nie pomyliła, i to, że Jan z Dąbrówki właśnie tutaj obejmuje tak jakby ster dowodzenia, nauczania tych siedmiu sztuk wyzwolonych, tutaj bym patrzyła na to, jakie tutaj są zmiany i z czego one wynikają. Nie przeceniałabym tutaj roli Marka, zdecydowanie nie. Natomiast on przywozi swoje księgi na pewno, dyskutuje tutaj z ludźmi. Te różne humanistyczne tak zwane tendencje, one są obecne w Krakowie. Są obecne w Krakowie już od, powiedziałabym, całkiem wielu lat. Niekoniecznie tylko właśnie w latach 40. czy 30., ale mnie się przynajmniej roboczo wydaje, że już możemy mówić co najmniej od lat 20. o tym. Natomiast odpowiadając na pytanie, nie umiem odpowiedzieć krótko, jak widać. Nie widzę w tekstach Marka, które znam z czasu pobytu w Rzymie, nie widzę zmiany stylistyki. No, tak powinnam powiedzieć od początku. Się nie rozwodzić tyle, ile powiedziałam. Dziękuję. Mam nadzieję, że odpowiedziałam. Szanowni Państwo, ponieważ zwyczajowy czas naszego spotkania powoli dobiega końca, to niestety już chyba nie mamy przestrzeni na kolejne pytanie. Pozostaje mieć nadzieję, że pani doktor wkrótce zacznie publikować jeszcze więcej na temat tej fascynującej postaci i będziemy mogli odpowiedź na nasze pytania poznać. A ja po starej znajomości liczę, że odpowiedź na moje pytanie uzyskam jeszcze w kuluarach. Dziękujemy bardzo przede wszystkim naszej prelegentce i wraz z Iwoną Krawczyk dziękuję Państwu wszystkim i zgromadzonym tutaj w Instytucie Języka Polskiego PAN i Państwu, którzy za pośrednictwem Zooma uczestniczyli w naszym spotkaniu, za obecność, za pytania i za to, że zapewne Państwu coś w pamięć zapadło i może będzie to rodziło jakieś następne pytania badawcze, które zarezonują jakąś własną pracą dalszą. Dziękujemy szalenie i zapraszamy Państwa na kolejne spotkanie, które jeszcze nie wiemy, kiedy będzie, ale będziemy ogłaszać. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja mam tutaj coś wyłączyć?